Dobra, panowie, zostało 20 sekund. 51 tysięcy 17 zł. Zobaczymy, czy wystarczy. Głaszczę łysego po główce. Głasku, 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 głasku. Nie, nie zdążę już. Ale ja dorzucam 200, gonda jeszcze. Rzuci wabank. Zieloni 300. Rzuci wabank. I pff, uwaga. Dobrze, tylko spokojnie. Dowódco, większa ilość gotówki ludzi lubi, żeby się z nią zająć. Liczymy, że wynik aukcji będą dostępne by lada chwilę. Liczę. Losu, 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 losu. Oferta wygrała! Kurwa! Tak trzymać! Yeah! Dobra, Renow, iść tam się umyj lepiej, ja nie. Tak, ej, ale nie mam go jeszcze. Czy może mi dali znowu TDK czwartego tieru za niego? Nie dadzą ci. Czekaj, dali ci tego 5-9 patona. One eternity later. Siema, z tej strony Żółty i na dziś, no, dość specjalny odcinek, ponieważ bardzo unikatowy czołg trafił dzisiaj w moje ręce, czyli typ 59G, czyli złota wersja typa 59. Słuchajcie, jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie lajka oraz suba, bo ten odcinek będzie dość specjalny przez ten specyficzny dość czołg. Słuchajcie, typ 59 Gold. Przed chwilą dosłownie dostałem gdzieś tutaj... przeniesiono czołgistę, tak, do koszar, jest pokwitowanie, dodano typ 59G, załoga 100%, oczywiście załogę sobie przyniosłem. Jakby to powiedzieć, no typ 59 Gold, trochę dalej nie wierzę, że go kupiłem, bo nie wiem, czy zauważyliście, pewnie tak, bo śledzicie czarny rynek, na aukcji był on dostępny za 20 tysięcy golda, to znaczy była aukcja, w której 20 tysięcy golda to było minimum, jakie trzeba było na licytację dać. I ile ja dałem? Uwaga, za typa 59 Gold dałem 51 tysięcy 17 sztuk złota. I czy się opłacało? Zdecydowanie absolutnie nie. Jest to czołg typowo kolekcjonerski i jak najbardziej ta cena 51 tysięcy ponad sztuk złota nie jest adekwatna do tego czołgu. Jest to czołg kolekcjonerski, jak już mówiłem, ale on nie zarabia ani lepiej, aniżeli zwykły typ 59, ani niczym innym się nie wyróżnia. Jest kilka rzeczy, oczywiście zacznijmy od tego, że nazywa się trochę inaczej, bo mamy z tyłu literkę G, bo jest on złoty, ma on oczywiście złoty skin, który jest no, niepowtarzalny bądź co bądź. No jest ładny, no mi się tam na przykład podoba, wielu pewnie graczom się nie będzie podobać, mi się osobiście podoba. I kolejną rzeczą jest to, że w tabeli, gdy gramy tym czołgiem, jest nasz nick podświetlony, raczej typa 59 Gold, na taki trochę bardziej złotawy kolor. I to są trzy różnice, które różnią właśnie te czołgi od właśnie typa 59 Gold, od zwykłego typa 59. I jeszcze raz mówię, jeżeli nie kupiliście go, to nie ma co żałować, bo naprawdę cena astronomiczna, 51 tysięcy golda, a z tego co wiem, granica była gdzieś około 42,5 tysiąca golda. Jeżeli daliście 41 tysięcy, to raczej nie wygralibyście tego typa, a jeżeli daliście tam właśnie 43, coś koło tego, to mieliście szansę na wygranie typka 59 w wersji złotej. Czy cieszę się z zakupu? No, miałem tyle golda, że postanowiłem go sobie kupić. Trochę liczyłem, że on rzeczywiście się pojawi, ale mam pewną teorię odnośnie tego, że typ 59 to była wcale nie najlepsza, może nie tyle nagroda, co najlepsza rzecz na czarnym rynku. Wydaje mi się, że specjalnie typa 59 gold dali na czarny rynek po to, że za kilka dni na czarnym rynku pojawi się coś za jeszcze większą ilość złota, przez co gracze nie będą mieli jak to kupić, bo wydali pieniądze na typa 59 Gold. Oczywiście nie wszyscy, ale duża część. Przynajmniej tak moim zdaniem. Nie mówię od razu, że będzie WTA OV 100 w wersji złotej, bo są takie pogłoski. Chociaż no, troszeczkę mi się wydaje, że jest na to jakaś tam tyci szansa. No ale słuchajcie, dosyć gadania. O samym typie 59 Gold pogadajmy trochę. 100 mm kaliber, 7,14 szybkostrzelność, 185 penetracji na zwykłych pociskach i 241 na goldzie, gdzie są to APCR. 250 damage na strzał, 0,39 rozrzut, czas celowania 2 sekundy i chyba 7... Tak, dokładnie 7 stopni opuszczania armaty, 2200 uszkodzeń na minutę.
No, typ 5-9, jeżeli chodzi o działo, jest średni. W ogóle czołg jest średni, tak? Jest to czołg średni, najbardziej typowy średniak, jaki może być. Jeżeli chodzi o żywotność, też średnia. 1300 punktów wytrzymałości. Co prawda pancerz wytrzymuje swoje jak na medy. 100 mm z przodu kadłuba, 80 z boku i 45 z tyłu. 230 na wieży, 130 z boku i 60 z tyłu. Mobilność, jeżeli chodzi o medy, również średnia. 56 km na godzinę do przodu. Obrót bardzo fajny, akurat 50 stopni na sekundę. Maskowanie też średnie, chociaż to się świeci gorzej niż psu jajca, bo jest on cały złoty oczywiście. I co jeszcze bym chciał dodać? Oczywiście typ 59, zwykły jak i gold, nie jest już tak dobry jak kiedyś. W ogóle wejdę w bitwę, to będzie moja pierwsza bitewka, nawet nie wiem jak mi wyjdzie. Typ 59 gold, jak i zwykły typ 59, nie jest już tak dobry jak zwykły typek. Znaczy nie jak dobry zwykły typek, tylko bardziej chodzi mi o to, że nie są te czołgi tak dobre, jak powiedzmy 5-6 lat temu, gdy jeszcze były czasy, gdzie gracze rzeczywiście nie strzelali tak mocno z golda. Dzisiaj się to zmieniło i dzisiaj typek 5-9, jak i typ 5-9 gold są to po prostu typowe czołgi średnie. Nic dodać, nic ująć. Są to czołgi bardziej kolekcjonerskie, już nie mówiąc o... trzy typy w jednej bitwie? Raz, dwa, trzy. Rzeczywiście. Nie mówiąc już o tym, że typ 5-9 gold jest go mniej, chyba tam teraz bodajże 3000 sztuk na serwerze europejskim. No i cóż, jest to coś type gay lol. A, no to miło. Jest to dość unikatowy czołg, ale no typowo kolekcjonerski. O ile na serwerze chińskim rzeczywiście można by się pokusić, może nie, że za aż taką cenę, za ile go wybuliłem, ale na serwerze chińskim zarabia on 3 razy lepiej od zwykłej premki 8 tieru, gdzie u nas na serwerze europejskim zarabia on normalnie, jak zwykła premka. I tyle. I tyle, jeżeli chodzi w ogóle o typa 5-9. Pierwsza moja bitewka. W życiu nie grałem żadnym typem 5-9, ani na jakimś serwerze prasowym, ani nic. Wszyscy się na mnie gapią. Czuję się obserwowany. No, czołg wygląda no, po prostu komicznie, tak? W tym złotym kamuflażu. Złoty kamuflaż przy takim UDS-ie to w ogóle wygląda jak jakaś zabaweczka wzięta z kosmosu. No ale zobaczmy, jak wyjdzie bitewka. No, jeżeli nie wyjdzie, to jakąś najwyżej wam jeszcze dogram. Jakąś ciekawą bitewkę. Czołgi mają dosyć słabawe, KW-5 mają. Mają Patriota T-34. Zobaczymy, co tutaj w ogóle przyjedzie. I co ja więcej mogę powiedzieć? Jest typ 5-9. Proszę, pierwszy strzał, 248 damage'a. Może gdzieś go tu jeszcze... A nie, weszło w garnek. STA-1 jest również drugi typek. Co do w ogóle samego czarnego rynku, jeżeli mógłbym tutaj jeszcze wpleść swoje 3 grosze. Czarny rynek jak na razie jest trochę nudniejszy moim zdaniem, aniżeli rok temu. Czołgi rzeczywiście podobne, które się pojawiają, to znaczy jest bardzo podobna formuła. Są czołgi 8 tieru za kredyty i tak dalej, ale bardziej mi tutaj chodzi o to, że na pierwszym czarnym rynku ten typ to był wow, takie o kurde, takie coś, a teraz... No to jest takie, o, no w sumie tego się spodziewaliśmy. Znaczy ja nie mówię, że to źle, że typek 5-9 gold znowu się pojawił. Jak najbardziij fajnie, no bo nie oszukujmy się, Wargaming to jest firma, tak? Firmy chcą zarabiać, to nie jest nic złego w tym, że typka dali chociażby w aukcję. Teraz jest pokazane, ile graczy rzeczywiście daliby za tego typka. No i maksymalna kwota to nie wiadomo ile to było, a minimalna, a żeś mi podjechał tym UDS-em, a minimalna to jak mówię to około 42,5 tysiąca sztuk złota. O, weszło jakoś dziwnie. Sam czarny rynek, tak jak już wcześniej zresztą przed chwilą mówiłem, moim zdaniem będzie jeszcze jedna jakaś taka petarda, bo rok temu petardą był właśnie typ 59 gold, ale w tym roku wydaje mi się, że prawdziwą petardę to dopiero zobaczymy. Ale dziwnie jakoś wchodzą te strzały. Dopiero prawdziwą petardą będzie WTA OV 100 w wersji złotej, który rzeczywiście gdzieś tam na renderach był pokazany, chociażby na Dominie czy Ricochet Info, ale czy on na pewno wejdzie, no trochę bym się z tym kłócił. Aczkolwiek jeżeli wszedłby do gry, to za astronomiczną cenę sztuk złota, bo jeżeli typ 59 z wersji złotej kosztował 25 tysięcy rok temu i w tym roku minimalna jego cena to była około 40 paru tysięcy, no to sorry, ale WTA OV 100 w wersji złotej jak najbardziej będzie wart co najmniej, myślę, te 100 tysięcy. A zresztą wydaje mi się, że gdyby już Wargaming zdecydowało się na taki ruch i wprowadziliby WTA OV
z powrotem, w sensie w wersji złotej chociażby na przykład. Jak te strzały wchodzą w ogóle? To moim zdaniem by była to aukcja, tak samo jak w przypadku typa 59. Ale zobaczymy, co tam Wargaming jeszcze szykuje dla nas na tym czarnym rynku. Ale wchodzą fajnie strzały. RNG może jest ze mną w tej bitwie, no bo w końcu kupiłem typka, no to wypadałoby, żeby było ze mną. Bitwa taka słaba, tak? 1800 damage'a. Nic ciekawego, tylko 3 fragi. Typowa bitwa, nawet nie odbiłem nic, tylko sobie postrzelałem. Typowy met 8 tieru. Nic dodać, nic ująć. Czołg typowo kolekcjonerski. Widziałem, że gracze strasznie się pruli na temat chociażby SU-76L, czy tam i, nigdy nie pamiętam, jak to się tam wymawia, oraz właśnie typa 59, że co was po wszystkich graczy, którzy kupili sobie tego typa, a czyli wylicytowali tak naprawdę. No bo jak to można wydawać takie astronomiczne sumy? No słuchajcie, tak jak już mówiłem, Wargaming jest firmą, oni chcą również zarabiać, mamy golda ze skrzyneczek, który zalega, oni chcą nam tego golda troszeczkę sobie wziąć, żebyśmy go nie mieli, bo oczywiście jeżeli mamy golda, no to nie musimy kupować za złotóweczki konta premium, czy chociażby na przekwalifikowanie załogi nie potrzebujemy kupować golda, bo go posiadamy ze skrzynek. Oczywiście nie każdy kupuje skrzynki, ale duża część graczy coś takiego właśnie posiada, coś takiego, to znaczy dużą ilość golda, o to mi chodzi. I jeżeli ktoś nie chce kupować typa 59 Gold czy SU-76L, no to nikt wam nie zabrania, a jeżeli ktoś chce kupić, to proszę bardzo, macie golda, kupujecie albo licytujecie. Więc jak dla mnie, fajnie, że jest czarny rynek, bardzo mi się coś takiego podoba, takie akcje. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś petarda na tym czarnym rynku w tym roku. Mamy obecnie 9 luty, godzina 15:14. Czekamy do godziny 17, zobaczymy, co dzisiaj będzie. I jeszcze właśnie jedna sprawa. Zapomniałbym wspomnieć jeszcze o tym, że niektórzy gracze również marudzą na to, że ej, ale Wargaming mówiło, że nigdy typa 59 już nie będzie można jakkolwiek kupić. I tutaj jak najbardziej. Typa 59 jeszcze nie uświadczyliśmy chociażby na czarnym rynku, ale uświadczyliśmy typa 59 w wersji złotej. Tak więc taki mały kruczek Wargaming otworzył sobie przez to furtkę, przez co no jest to trochę chamski sposób, ale no cóż, Wargaming to Wargaming, wiemy jak to jest. Jest to zwykła firma, która chce zarabiać, tak, więc tu nie ma co kompletnie o tym gadać. Podsumowując, czarny rynek, zajebista sprawa na w tym roku, pomimo że troszeczkę gorszy jak na razie moim zdaniem jest czarny rynek aniżeli rok temu, to dalej jest to kozacka inicjatywa ze strony Wargamingu, polecam osobiście bardzo mocno. Co do samego typa 59 Gold, jeżeli kupiliście za jakąś tam astronomiczną sumę golda tak jak ja, no to cóż, to ja go kupiłem, żeby go mieć, żeby był sobie w tym garażu. Trochę nim mam zamiar sobie tutaj pograć, może wbić 3 oznaki biegłości, ale za cenę tam ponad 50 tysięcy golda, czy w ogóle 25 tysięcy golda, jak był rok temu dostępny, no, no cóż, zwykły typ 59 kosztuje 7,5 tysiąca golda. Typ 59 w wersji złotej kosztował 25 tysięcy, a w tym roku ponad 40. Czy warto? Moim zdaniem nie. Czołg kolekcjonerski, żeby mieć po prostu szpan wśród znajomych, polansować się swoim złotym typkiem 59. A co wy uważacie o typie 59 i o samym czarnym rynku? Piszcie oczywiście w komentarzach. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. A ja idę się lansować moim typem 59 Gold. Swag!